Witam, z tej strony Poznański Kolekcjoner i zapraszam Was dzisiaj na prezentację. Tutaj otwieramy albumik z serii Match Attacks od Topsa, Liga Angielska. Widzimy tutaj zawodników Liverpoolu, Tottenhamu, Zlatana, Manchester United, Leicester, Wardy i kto tu się? Mesut Özil z Arsenalu chyba. To jest Harry Kane, a to... No właśnie, wyleciało. Taki starter, jak tutaj widzicie, kosztuje 5 funtów albo 8 euro bez 1 centa. Zależy, czy bo to wydanie jest na Anglię, czyli nie tylko w Wielkiej Brytanii można kupić, tam gdzie właśnie obowiązuje funt, ale także w Irlandii, czyli już mamy cenę na rynek irlandzki od razu napisaną. I już Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy oczywiście czysty album, pusty, jak to Tops robi, bez włożonych już okładek, nie to co Panini. Tu mamy checklistę, mamy Bournemouth, Arsenal, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton. Przepraszam za światło, bo już późne godziny są. W późnych godzinach to nagrywa mi sztuczne światło, ma mi trochę odbija czasami. Mamy Hull City, Leicester, Liverpool, Manchester City, United, Middlesbrough, Southampton, Stoke, Sunderland. Tutaj dalsza część. Swansea, Tottenham, Watford, West Bromwich i West Ham United. Oprócz tego mamy serię Away Kids, Stock Club Legends, Assist Kings, Game Changer, Set Price Specialist, Freestylers, 100 Club, czyli to są już te nowe, bo tu mamy legendy. Widzicie, że mamy z 2007-2008 jest Gerrard, 8-9 Torres, 9-10 Torres, 10-11 Rooney, 11-12 Bale, 12-13 Van Persie, Van Persie w 13-14, Stary 14-15 i 15-16 Hazard. Czyli po prostu to są karty 100 Club powtórzone. Widok jest powtórzony, jedynie numeracja tutaj wiadomo, że jest inna. Mamy właśnie te 100 Club Tactic Card. 6 takich kart jest i Man of the Match po 3 karty z każdego zespołu. Tak wygląda tył. Widzimy daty i miejsca spotkań: Dublin, Belfast, Londyn, Leicester i tak dalej. Widzimy tutaj inne jakieś informacje. Mamy kartę z boiskiem do gry, play pitch. Tak to się rozkłada. Tu informacje, że możemy grać online i wygrywać karty Pro 11. Widzimy, że tutaj pierwszy krok to stworzenie, tutaj wpisanie kodów, stworzenie zespołu, wygranie karty. Możemy też zdobyć jedną ze 100 kart Harry'ego Kane'a, tutaj z autografem. Jest to Platinum Limited Edition, taka jakaś karta. No i taka jeszcze zostaje Match Attacks Magazine, taka ulotka, że tak powiem, taka książeczka z typami różnych kart. Tu mamy te karty, o których mówiłem. Stock Club Legends. Widzimy Gerrarda, Bale'a, Torresa i Van Persiego. No takie właśnie karty tutaj. 100 Club to były nie tylko. Nie, właśnie Club 100. No, chyba wszystkie są karty Club 100 ze starszych. Widzimy tutaj przegląd różnych rzeczy, jakie są dostępne do kupienia, multipaki, duże puszki, małe puszki, taki swap boxik, mata i tutaj są limitki zaprezentowane, które można trafić, jakie są dostępne. Tego mi brakuje właśnie w Champions League aktualnej informacji. Tu mamy wypisane 8 limitek i gdzie można trafić. Widzimy Harry Kane w starter paku, jest w swap shopie brązowa, a w Man of the
The Day, chyba magazyn 6 grudnia, można było trafić srebrną limitkę. Tu w puszkach Coutinho występuje, w multipakach jest Aguero, Willian jest w Club Heroes Megatin, srebrny w Swapboxie, w Kick magazyn brązowy. No wszystkie można jakoś bez problemu dostać. Tu widzę, że Payet i Wilshere brązowy i srebrny jest jedynie w paczkach do trafienia, więc to gorzej, żeby znaleźć. Tu widzimy właśnie Shakiriego, Swap and Storebinder. Tak to wygląda, jakieś 10 funtów kosztuje kalendarz adwentowy, nowość w tym roku. Tutaj widzicie w Anglii. Dość ciekawa gazetka. Możemy wydrukować tutaj własną swoją kartę. No i tak to wygląda. To nic, lecimy z tą małą saszetką. Zapomniałem tutaj na przodzie zobaczyć, jak to wygląda. Aby są tu, mamy pakiet 6 kart w środku, więc 6 kart dla fanów rozcinania saszetek. Teraz rozerwę, bo jest to woreczek promocyjny. Pozdrawiam Cię, Kasper. Tu mamy limitkę Harry'ego Kane'a. Złota limitka Harry'ego Kane'a, Gold Limited Edition. Powiem Wam szczerze, że fajnie wyglądają te limitki. Niestety kompletu nie uda mi się pewnie zdobyć. No, będę próbował przez jakieś wymiany. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę chciał uzbierać kolekcję tych różnych kart. No zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Tu mamy kartę Pro 11 Harry'ego Kane'a. Jest to z Limited Edition. Tu wersja, widzicie. Więc to kod do gry. Mamy kartę Tactic 3 Home Advantage, czyli mamy tutaj do gry właśnie online plus 5 do mocy obrony i mocy ataku i tak dalej. Do byle jakiego właśnie, do byle jakiej karty, do byle jakiego zawodnika możemy taką kartę taktyki przypisać. Taktyk kart, tak to z tyłu wygląda. Teraz mamy Martina Kelly'ego, obrońcę Crystal Palace. James McCarthy, Everton. Oraz Oscar z Chelsea. Tak tył kart wygląda w limitkach. Tak samo to wygląda. Forward Tottenham. Mamy przez ten kod. Jeszcze tu jedną kartę ominąłem. Tu mamy zawodnika. Już Wam mówię. Burnley, tak, jest to Beniaminek w tym roku w Premier League, więc wszystko się zgadza. Jest 6 kart, plus właśnie ta karta z kodem do gry. No nic, ja Wam dziękuję za uwagę. Już niedługo w kolejnych odcinkach będzie multipack z tej serii. Mam jeszcze jakieś gazetki, co mi się wtedy udało kupić, jak byłem w Londynie przejazdem. Szybko, to tam też są jakieś dodatkowe gazetki, jakaś karta limitowana, więc coś z tych gazetek mam, jakieś limitki wpadną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejny odcinek z moim udziałem. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej!